z brunecik przystojny, szczupła buzia, sylwetka taka, wie pani, jeszcze. No najważniejsze, że taki umie podskoczyć, podać, to zrobić. Kto wie, czy pani nie zaproponuje ślubu. Pani się ostatnio dała... powiedział do mnie, no, skarbeczku, wie pani, ten tak, młody, także idzie ku lepszemu. A raz no nawet dobrze powiedziała amorku, no może taki gruby jestem amorek, ale powiedział do mnie amorku, to znaczy coś czuję, nie? Boże drogi, może dojdzie do czegoś ciekawego, no, i będzie bliżej. Ten elegancik. No widzi się pani? Nie, nie widzę się. Ja muszę się dobrze, kochani, widzieć. Nie, tam dalej proszę mi stanąć, proszę, tak do góry, tak, tak, tak. O, teraz cała okazałaś. Proszę panią. Pięknie. I jeszcze potrzebuję jeden akcencik. Jakiś taki niewielki, żeby tamką chusteczkę czy bojadoreczkę, bo to musi być akcent u kobiety, koniecznie. Bez akcentu to, wie pani, nikt nie zwrócił uwagi, a tak to zawsze zawiesi wzrok, chociaż na tym akcenciku. O, taką kiesionkę. A proszę panią, teraz jak wyglądam, to zupełnie jak dziewczyna, jak no pani tak, mi ją wykończy. Jak szesnastka. Proszę panią, ja umrę młodą, tak sobie postanowiłam. Powiedziałam do ostatniej chwili, a najlepiej w tańcu, kiedy tak tańczę i z tym ukochanym, z tym takim najmilszym, kiedy mnie przytula i czuję. Słówka do mnie szepcze. Żyjemy z sobą 5 lat. No, i tak, nawet tak krótko się znamy, a inne to jest długo. Te oczy twoje, to jest naprawdę opis błękitów nieba, chmur. Wszystkie warunki stwarzają, których można się oprzeć, wyjść, jakoś im uwierzyć. To jest ciepło bijące, pełen piec hutniczy. Tak gorące i z takim burzeniem działające na mnie. To jest prawda, to jest oryginał. To nie jest podważone, nie jest oszustwo, nie jest jakieś kombinacje. No tak, tylko to jest taki czas długi, że to nie można udawać. To jest to, to jest to, co powinno być. Wiem, wszystko będzie dobrze, ułoży nam się, zobaczysz. Zobaczysz, najgorsze przejdziemy. Mój ci jest. No widzisz, jak tu nie wierzyć takim miłości. No, natomiast jeżeli chodzi o ten seks i przeżycie, umiejętności klasy seksowej, potrafi tylko ta kobieta dojrzała. Tylko tej kobiety... Nie zawsze. Załóżmy, ja teraz spotkałem, która 18 lat nie współżyła, ona jest pod tym względem zacofana. Ja ją muszę wprowadzać. Ale gdybym ja taką 25-letnią zaczął wprowadzać, ale mówiłem warunek, to trzeba mieć olimpijczyka, żebym z kolei ja jej potrafił dogodzić. Przede wszystkim oddanie seksowe to polega na jakimś ruchu czynniku. A jeżeli kobieta jest manekinem bezruchowym, no to dobrze, rozgrywka miłości i seksu to polega właśnie na pieszczocie. Dla mnie pieszczota więcej znaczy jak sam seks. I nie ma dwóch zdań, bo to jest wprowadzenie sprawy w akcję. No. To trzeba dobrać pewne kwestie. Powiedzmy, bo kobieta nie spotkała w życiu, powiedzmy, takiego układu czy innego i bardzo się zaciekawi, bo kobiety są ciekawym instrumentem pobierającym ciekawe tematy i łaknące. Ja się chciałem ożenić, jak miałem 19 lat, tak, ale matka żyła, matka mówi, nie, to nie dla ciebie. No. A ja matki cię słuchałem bardzo. No to dlatego jesteś starym kawalerem. Jakże się mamusi słuchał. Te robaki białe nie mają między sobą seksu. Tylko z czego tak się bo one tak tylko są stworzone przez larwy, przez muchy, ale nigdy w życiu nie mają z sobą seksu. Powinni. A moje tak się mało ruszają. Trzeba to kiedy idziemy na ryby, trzeba dać wigory trochę, zobacz jakie to piękne. No piękne. Wiesz, jakie to śliczne, jakie długie, jakie żywotne. Ale też to za młode, bo ja widziałam większe kiedyś. A połóż na dłoni i zobacz jak to pięknie chodzi. No ta jest ta. To się rusza. A to się nie rusza. A no, widzisz? Zdechła. Jakieś troszeczkę. A ta, jak pijawa. Zobacz jaki żywotny. Ojej. No,
Ale co się bawimy, robalami? No, piękna życia. Stawa do mana życia. Idziemy na ryby. Nasze, tak. Jutro idziemy na ryby. Zaczynamy sezon, tak? Tak. Jak wiatr wieje od wschodu, to wędkarz umiera z głodu. Prosta tak. Sprawa. I na noc, tak? Na rybki trzeba tylko się brać? Na noc trzeba będzie się. Na grubszą rybę. No bo widzisz, za duże słońce, wiecznie ten wiatr. Ale może... takie małe rybeczki się jednak łowią. Słuchaj, małe to są dobre, rozumiesz, tak. Kobiety. A jeżeli chodzi o rybę, to się bierze od wielkości, to muszą być duże. No więc... A w nocy co złapiemy? Jaką sztukę? Co to może być za ryba? To nam Wisła poda. Co zobaczymy, są szczupaki, co przyniesie. No. Tak. A co ona jedna mówiła? Pani uszy wylizywała uszy. Boże, przecież ona przygotowywała go do seksu. To jest normalna rzecz. Nie wiem, bo a on co dla mnie to jest trudne do opowiedzenia, tak? Bo spotkałam się z tym pierwszy raz. Pierwszy raz? Tak, pierwszy raz. I w ogóle z seksem pani nic nie miała, to znaczy, nigdy? Nie musiała pani przygotowywać, seksem, tak? Właśnie mówię o tych... pana i o tej pani. Że publicznie. Że publicznie. A tak, bo mężczyźni są ordynarni. Mężczyźni. On prowokuje, a ona podniecona zaczyna go ściskać, całować. Oni nie panują nad sobą. Oni to robią wszędzie, gdzie się tylko da. Aby dorwać kobietę i wtedy już jest. I czuje się samca, prawda? I tylko jedno. Bo mężczyzna jest bardzo przekonany. Samcem jest z natury swojej. Do mnie to tam też potrzebują, mnie tak za szyję i chciał mnie pocałać, ja ci nie dałam. Ale mówi, że lepiej ze mną jak z młodą. Spodobały mi się. Okropne. Ja to obserwowałam. Przecież to jest ordynus. On prawie panią położył na stół. Nie, on mnie nie położył na stół. On tak mocno panią przyciskał, że ja obawiałam się w pewnym momencie. On mnie tylko ja troszkę więcej widziałam. Nie. Przepraszam. No. Gotuniu, jak przychodzi kobieta, przynosi całą paczkę słodyczy, wtyka mu do ust. Gotuniu, no co ty byś powiedziała? Niech się za nią zabiera widocznie, przygotowuje go. Właśnie się. Cukrem, słodyczami do większej powiedziała, że ma miliard na książeczce, zaprasza do mieszkania. Ja uważam, że kobiety jednak bardzo psują mężczyzn. Tak, tak. No ale zobacz, Kotunia, no zmieniają, mają, chodzi z jedną, rzuca, chodzi z drugą, rzuca. Chodzi z trzecią, rzuca. Nie wierzę, żeby była niezgodność taka charakterów, bo jednak charakterów jest dużo dobrych charakterów. Ja nie wiem, tylko kobiety są opiekuńcze. Ja się od razu dlaczego rzucają? Dlatego rzucają, że szukają czegoś więcej. Mieszkania. Nie tylko szukają seksu. Do łóżka. Seksu. Seksu, tak? A przecież u mężczyzny seks to jest pierwsza rzecz, najważniejsza. Seksu a potem szukają na pierwszym miejscu. Ale jeszcze wierzę w miłość, bo bez tego żyć nie można. No bo kobieta jest pusta jak wypalone ognisko. Sam popiół zostaje i to zimny. A jak ma kogoś bliskiego, takiego miłego, z tymi ramionami, barami męskimi, kochanie, ona jest taka... Spotkać. W euforii, jest taka szczęśliwa, taka pogodna, cały świat się do niej śmieje, a ona do wszystkich się śmieje. Miłość musi być, bez miłości my byśmy tu nie były, proszę Państwa. Bye.